Kochani winopijcy! Ale czekaj, bo ja nie byłam gotowa na to. Jesteś gotowa? Kochani winopijcy! Dziś coś naprawdę, naprawdę wyjątkowego. Naprawdę coś wyjątkowego. A mianowicie wielki test polskich win musujących, robionych metodą tradycyjną. Oglądajcie! Drodzy winopijcy, postanowiliśmy zrobić pierwszy w tym roku test win musujących i w ogóle uważam, że będziemy robić więcej testów, bo testy są fajne. Ja żałuję, że dawno nie robiliśmy testu. Mm-hmm. Robimy go zgodnie z naszymi zasadami. Po pierwsze nalewamy do kieliszków wina i nie wiemy, co jest w kieliszkach. Degustujemy w ciemno. Ktoś nam je naleje w dowolnej konfiguracji, kolejności i tak dalej. My się dowiemy dopiero później, co tam było. Wszystkie wina są polskie, ale niekoniecznie robione przez Polaków. Okej. Okay. Ale wszystkie wina są polskie, z polskich winogron, robione na naszej polskiej ziemi. Oprócz jednego. Poczekaj. Dobrze, okej. Okay. Ja tutaj stopniuję. Dobrze, okej. Okay. Jakieś informacje. Wszystkie są robione metodą tradycyjną, to było dla mnie bardzo istotne, czyli metoda tradycyjna, tak jak w szampanii, z leżakowaniem na osadzie, druga fermentacja w butelce. Już wielokrotnie o tym mówiliśmy. Tak. Mhm. I co? I trzecia rzecz to jest taka, że oceniamy je w naszej słynnej już punktacji od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabe winko, nie chcemy je pić, po co żeście to zrobili, dajcie spokój. A piąteczka, wow, dobre ekstra. Wino. Pijemy codziennie. Tak. I bardzo istotna sprawa, ci z was, którzy są wyjątkowo spostrzegawczy, być może już zauważyli, że wśród tych 6 win nadesłanych do naszego panelu degustacyjnego przez fantastycznych polskich winiarzy, zobaczycie 7, które nie jest winem polskim, ale jest winem węgierskim, bo Polak, Węgier, dwa bratanki. I to wino znacie, widzieliście już się wcześniej, wiecie, że je bardzo lubimy, więc jesteśmy bardzo ciekawi, jak te wina polskie dadzą sobie z nim radę. Dokładnie, jest to Kleinbacher, furmint musujący, metoda tradycyjna i będziemy degustować w ciemno, nie będziemy wiedzieli, które z tych win 7 ostatecznie w kieliszkach to jest wino węgierski kot. To co? Zaczynamy? Mhm. Ja się nie mogę doczekać. Prosimy nalać do kieliszków. Drodzy winopijcy, kochani. No. Należy wam się pewne wyjaśnienie. Pewne. Bo sobie pomyślicie, ha, spryciarze mają jedno różowe. No tak, no mamy jedno różowe, więc wiemy, że jedno wino należy do winnicy Miłosz. Bo sytuacja była taka, że winnica Miłosz, którą bardzo cenię i bardzo mi zależało, żeby Grendler Sekt były w naszej degustacji, bo uważam, że to są jedne z najlepszych win musujących, ale chciałam ich zdegustować w ciemno, ale równocześnie nie zdegustujemy w ciemno, no bo wiemy, że to jest to. Ale sytuacja jest taka, że Krzysiu Fedorowicz, on już nie ma na sprzedaż wina. Mm-hmm. Rozumiesz? Okay. Ale wysłał mi co miał. Różowe. Słuchaj, ale śmieszna rzecz jest też taka, że na etykiecie jest napisane Pinot Blanc i myślałam, że to jest wino białe, ale potem mi zwrócił uwagę, że tutaj mi napisał, że to jest Feigl Rosé 2017. No taka sytuacja, więc mamy co mamy, ocenimy jak możemy i już, okej? Okay? Także wybaczcie. No, jedziemy z tym, słuchajcie. Kolejna rzecz jeszcze zanim zaczniemy sobie degustować, chciałam zwrócić uwagę na to, że te wina są bardzo różne w kolorze oraz bardzo różnie musujące. Mhm. Niektóre mają takie drobny, żywy bąbel. Otwierając też to zauważyliśmy. Tak, niektóre zaatakowały nas straszliwie, niektóre mają takie dosyć duże jednak te bąble, takie konkretne. Mhm. Kolory również, podoba mi się kolor wina numer 6. Kochany, nie, czekaj. Nie. A, to numer 2. Numer 2, przepraszam. Wina idą odtąd. Jeden, odtąd, numer 2. Dobrze, numer 2. A jestem bardzo zaskoczona kolorem wina numer 6. Dokładnie, bo jest naprawdę utlenionym, takim złoto-żółtym kolorem. No dobra, to degustujemy. Bardzo dużo w nosie. Mhm. Bardzo surowe i wstrzemięźliwe w ustach. To jest jakby to, co taki piękny kolor też miało. Mhm. Bąbel znika praktycznie natychmiast. Mhm. Tak jakby takie jabłko czerwone, tak jak jest taka skórka czerwonych jabłek, to coś tego typu. Saturator z sokiem malinowym? To
odkryjmy kolejność, no, to od razu będziemy wiedzieli, dobra, czy jest... I rozłożymy je wtedy tak jak... Słuchajcie, nam tutaj wypisano kolejność win. Uwaga! Ale zgadłam, pierwszy to jest Krainbacher, wiedziałam. No ja też wiedziałam, że to będzie Krainbacher, tak? Mhm. Po prostu od razu wyczułam go. Ja też. Drugi to jest Dwór Sanna. Trzeci to jest Winnica Jakubów. Ja chciałam od razu przeprosić, teraz jest mi głupio, no. Dobra, trzeci, dobra, no, dalej. Czwórka. Czwarty to Gostart. Piątka to Gempler. No tak, bo to różowne, tak. To... wow. Jezu, aż teraz... Pojechaliśmy. Szóstka to Szampańska Półka. Dobra. Wiedziałam, tak się domyślałam. Okay. I siódemka to Turnał. Mhm. No. Dobra, ja chciałam na wstępie powiedzieć, że jak coś ma niską ocenę albo trochę nam się nie podoba, to i tak kochamy tych winiarzy. Tak. Nie, no tak. To jest jakby, no, jest to panel, no jakby próbujemy tak. Jedno koło drugiego. To nie znaczy, że gdybyśmy pili w innych warunkach, w innym miejscu, ono nikomu by nam nie smakowało. Nikomu ja nie dałam jedynki. Nie, ja też nie, bo żadne z tych win nie jest dyskwalifikujące. Nie. Wszystkie są w porządku. To są naprawdę dobre wszystko wina, jakby chętnie bym je pił. To jest tylko nasza jakaś tam klasyfikacja, ocena na dzisiejszy moment, konkretnie teraz, tak? Więc ale uważam, że trzeba... Znaczy, nie lubię mówić źle o winach, no ale jak degustujemy, to zaznaczamy problemy. Nie, no trzeba mówić o pozytywach i... No, dobra. Czyli co, jedynka jest Krainbacher i jedynka chyba... Jedynka jest Krainbacher, u mnie 5 punktów. No, mnie też 5, no. Te 4,5-5 miałem i to chyba oboje wyczuliśmy, czyli jedynka ma 10 punktów w sumie. Tak, no, dokładnie. Bo później sobie policzymy to w ten sposób. No i to... No jedynka... Dla mnie jedynka jest bardzo... Bardzo czysta, bardzo przyjazna równocześnie. Jest świetny balans pomiędzy kwasowością, owocem, a słodyczą subtelną. Jest bardzo żywy bąbel, jest bardzo pięknie pienista. Nuty obitego jabłka, trochę gorycz, ogonka i pestek, ale równocześnie jest takie miękkie, przyjazne. To jest po prostu świetnie zrobiony musiak, który wszystko jest punkt. No. No, dlatego zawsze je lubiliśmy i dalej je lubimy. No. Tak, to jest niesamowite, że degustacja jest ciemno. I tym razem to dobrze, bo mieliśmy takie sytuacje w poprzednich degustacjach, że nasz kot w worku jakby nie wypadał najlepiej, a chcieliśmy do niego trochę porównywać resztę, więc fajnie, że go też wyłapaliśmy. No. Także niezmiennie dobry. Drugie wino to jest wino, którego nie znałam. Pierwszy raz je piję. Winnica Sanna, którą obserwuję, której petnata bardzo, bardzo lubię, której wina spokojne bardzo, bardzo lubię. Jest sporo goryczki na końcu. Uważam, że problemem jest nos i jest to olbrzymi problem. Tak. Dlatego, że mijają kolejne minuty i w ogóle nie jest czuć żadnego owocu. Tak. Jest taki nuty właśnie zapałki, siarki, krzemień, potarty o krzemień. Natomiast usta są lepsze niż nos. Zapisałam sobie, że usta są lepsze niż nos. Faktycznie w ustach jest czuć rozkład drożdży. Czuć trochę tą słodycz. Czuć jest trochę słodyczy, ale też jest i goryczka migdałów. Takich jest taka goryczka właśnie, tak. Też mi się skojarzyło z takim smakiem prażonego ryżu. Jak byłam dzieckiem, to w sklepach... Pamiętam. Prażony ryż. Prażony ryż bardzo tak. Więc ostatecznie jest to moje wino, które dostało 2,5 punkta. No, czyli jest w połowie skali. No u mnie, słuchaj, dostało 2, ale też jakby pod... Nie, pod 2,5 je podciągnę, no bo nie ma co, żeby... Dobrze, czyli 5. No. Dobra. Trzecie wino, jestem rozczarowana, piłam je kilka dni temu i dlatego poprosiłam Michała Pajdosza, którego wszystkie wina uwielbiam i jest to w moich oczach jeden z najlepszych producentów winiarzy w Polsce. Bardzo dobrze mi się też z nim rozmawia i lubię, jak on mówi o swoich winach i lubię, że kombinuje i w ogóle działa. Nie, robi wspaniałe rzeczy. A tymczasem tutaj w mojej skali jest to najgorsze wino panelu dla mnie. Problemem jest dysonans pomiędzy bardzo, bardzo aromatycznym nosem, tak? I bardzo surowymi ustami, surowymi ustami. Chyba na tym to polega. Zaskakujący jest ten wybujały nos, jak na Rieslinga. No zaskakujący. A według mnie może ten wybór brut na ciuch, czyli nie bez dozażu, jest właśnie tutaj tym, co powoduje, że masz takie... Jezu, taki nos i takie usta. I taki nic w ustach. No, dokładnie. Dokładnie, więc... Ale nos też jest, no, tak jak mówiliśmy, jest tam delikatnie taki sztuczny trochę element. Przykro, ale no nie jest to jakiś wybitny... Tak. I bardzo brzoskwiniowe. Tak, bardzo brzoskwiniowe. Jest strasznie dużo.
Czwórka. No. Czwórka to jest klasyk polskiego bąbla. Winnica Gosthorze, Guillaume Dubois, wino Gostart w nowej już etykiecie, którą bardzo, bardzo lubię. Gostart mnie, słuchaj, bardzo pozytywnie zaskoczył. W sensie w ogóle w panelu wypadł mi bardzo dobrze, a jestem zaskoczony, że to jest konkretnie Gostart, dlatego tak. Że nie wiem dlaczego, czy to konkretnie jest butelki, które próbowałem, ale nigdy nie miałem jakiegoś super dobrej opinii na temat tego wina. No. Nie sięgałem po nie, sam nie sięgnąłbym wcześniej, a w tej chwili to jest jakby no drugie egzekwo wino dla mnie, tak powiedzmy, mniej więcej w panelu, więc jest całkiem, całkiem w porządku. Bardzo mi się podobały te takie nuty smakowe w ustach. Te cytrusy, te pomelo, które tam się gdzieś pojawia, jest bardzo ciekawie, po prostu się robi inaczej, nie jest tak typowo. Chociaż nos jest taki landrynkowy, no on jest taki landrynkowy dla mnie, nie? Nie zgadzasz się? Wiesz co, nie no, jest to pomelo, jest trochę pigwy, jest trochę białej porzeczki dla mnie. Jest dla mnie taki biały ten nos, on nie jest taki bardzo właśnie... nie jest dla mnie landrynkowy. Okay. Nie. No on może przy pierwszym buchu gdzieś tam był faktycznie taki przy pierwszym nosie w sensie. On jest dla mnie klasyczny. Dla mnie ten bąbel jest klasyczny. Mhm. Klasyczny, super bąbel, w ustach bardziej takie cytrusy, nawet kwiaty poczułam. Jest trochę wpływu rozkładu drożdży. Mi się podoba też ta delikatna słodycz, nie wiem, czy ty wiesz jakby jak on... Nie dostałam informacji. Ale jest taka delikatna słodycz, więc... Następnie mamy wino, które jest jakby trochę poza panelem, tak. ale dostaliśmy, chcieliśmy je pokazać. Podoba mi się, jest to rocznik 2017, Zweigelt Rosé, bardzo ekspresyjny w nosie. Mhm. Tak. Bardzo ekspresyjny w nosie. Dla mnie malina, ale też wiśnia, żurawina. Fajna tanina, ładny bąbel i dałam mu 4 punkty. Wiesz co, tutaj czuję tą wiśnię, teraz zacząłem czuć, no. Albo czereśnie, coś tego typu. Natomiast na początku była ta truskawka, ja tej maliny akurat mniej, bo ty o tej malinie mówię. Mhm. Teraz największym chyba zaskoczeniem panelu było wino od drugiego Francuza wśród naszych producentów. To jest Jean-Thierry Smolis, nie wiem jak to nazywać. Etykieta nazywa się Szampańska Półka. No tak. Nie wiem, czy to jest dobra nazwa, czy nie. Napiszcie. Jest taka jest. Tak, zobacz, powiedzcie co myślicie. No, Szampańska Półka. No. Natomiast wino jest bardzo zaskakujące. Ładna butelka, w ogóle bardzo podoba mi się ta butelka. Zresztą Dwór Sanna ma podobno bardzo piękne butelki. Zwraca uwagę. Ile dałeś punktów? Wiesz co, ja dałem czwóreczkę. A ja dałem 4,5. 4,5. To utlenienie zwróciło naszą uwagę, ale nie zdyskwalifikowało tego wina absolutnie. Nie. Wino również ma prawo być trochę utlenione. Mhm. Jest z rocznika 2016, więc jest to najstarszy rocznik. Mhm. Jest to Sauval Blanc z Chardonnay. 3 lata na osadzie. Mhm. 15 gramów cukru, bardzo wyczuwalny według mnie. Bardzo wyczuwalny. Ja napisałam sobie, że tu jest właśnie taki suszony owoc, zwłaszcza suszona morela, trochę nutek miodowych, gryczanych, sporo słodyczy. Miała dużo tych pieczonych owoców. No i jest takie, jak chyba powinno być, takie dosyć już wiekowe wino metodą szampańską. Mhm. Już jakby jest tak koncentracja smaku, przejście z tego takiego świeżego owocu w ten owoc właśnie taki, mówię, taki podsuszony, podpieczony ewentualnie, więc... Ej, no mi on całkiem podszedł, tak? Ja ten miód podszedł, 4 punkty to jest strasznie dużo. Ten miód, wiesz, fajna taka kwasowość, tak? Jest super w ogóle balans. Piękny balans. A wiesz, czym się wyróżnia wśród wszystkich? Nie wiem. Długością. Na ustach. Tak, finiszem. To jest wino musujące o najdłuższym finiszu ze wszystkich naszych. Dobra. Cool. I siódemeczka to jest premiera miała miejsce w grudniu. W grudniu wypiłam moją pierwszą butelkę z winnicy Turnau Pierwszyk Brut Classic i dałam temu winu 4 punkty. A ja sobie 4,5 dałem. No. Także czyli on był 8,5. Drugim dla mnie, drugi, powiedzmy tam 4,5, ale tak mniej więcej to było drugie, czyli jedyneczka moja była faworytem moim, a potem szóstka i siódemka, zupełnie różne, stylistyczne, bardzo różne, ale bardzo przyjemne. No. Ja tutaj z kolei spodobała mi się jego elegancja. To co wyróżniało ze wszystkich win, to była elegancja.
Znowu super balans. Więcej tutaj goryczy niż w poprzednim winie. Zdecydowanie tak. Więcej goryczy, ale ładny balans. Bardzo ładny bąbel. Bardzo ale mocny. Ja mówiłem oryginalnie agresywny, on jest po prostu mocny. To no tak, to jest bardzo pieniste wino. Bardzo tak. Jest żywy. Żywy. No, taki żywy. Dobra. Myślę, że koniecznie powinniśmy w ogóle chyba tą winicę kiedyś odwiedzić. Wiesz, takie ja mam poczucie, no. Absolutnie. No. A w ogóle to Jean-Pierre również nas zaprasza do siebie, okay. A on jest tuż obok Warszawy. No, także tam może pojechać w każdej chwili. W ogóle wydaje mi się, że 2021 to powinniśmy właśnie trochę więcej spróbować pojeździć, tak. Jak będzie taka po polskich opcja. W winicach i zagranicznych. No, mamy nadzieję, że będzie taka możliwość. Dobrze, więc dobra, no i co? Numer jeden to jest Krainbacher. No ale no dobra. Pomijamy. Pomijamy, bo to polskie wino. Bo to nie polskie. Bo nie polskie wino, a my chcemy wiedzieć, tak. Które z Polski. No więc ex aequo na pierwszym miejscu stoi Turnau i Jean-Thierry Smolilly. Brawo, brawo, brawo. Na drugim miejscu... Dwa zupełnie różne wina. Dwa zupełnie różne wina. Ale oba są świetne. Na drugim miejscu numer 4, czyli Gostart. Gostart. Mhm. I na trzecim miejscu... Bardzo dobre, miłe zaskoczenie z mojej strony, znaczy dla mnie. No i teraz właśnie mam taki problem, bo na trzecim miejscu Rosé, tak naprawdę, tak. Bo 7. Później mamy winica Sanna i ostatnie, ale wcale nie najgorsze, w sensie wciąż bardzo fajne wino, to winica Jakubów. Mhm. O! Dla mnie dwa nasze pierwsze bardzo, bardzo fajne. Gostar, super pozytywne zaskoczenie dzisiaj. A reszta naprawdę porządne butelki. Tak. Powiedzcie nam, co sądzicie. Czy próbowaliście tych win, czy też nie? Czy macie jakieś swoje inne ulubione wina musujące, ale robione metodą tradycyjną? Bo kiedy ja zrobiłam post, to zaczęliście mi też proponować różne inne wina robione metodami innymi niż tradycyjna. Myślę, że zrobimy oddzielnie panel tak. Polskich postnatów. Może spróbujesz. No, dokładnie. O. Tylko wtedy musimy go zrobić wiosną, żeby otwierać na zewnątrz. Tak. Wiemy, co się z petnotami może wydarzyć, chociaż niektóre z tych też tam dały dzisiaj popalić. Tak, zalałam ci trochę restaurację, muszę się odnowić tutaj. Bo... Tak, będzie właśnie teraz akurat odmalowanie. Super. Jak wam się podobało, napiszcie nam w komentarzach. Tak, komentarze na dole. Subskrybujcie. W górę, subskrybujcie. Pijcie odpowiedzialnie w nowym roku. Pamiętajcie, żeby też nas polecać innym. Pokazywać światu, że jest taki kanał i że jesteśmy my. Tak. Bo to nam bardzo pomoże osiągnąć. Znaczy, że my możemy robić te odcinki po angielsku, po francusku. O, tak, oczywiście. We wszystkich językach świata prawie, że. No. Dzięki jeszcze raz, pijcie odpowiedzialnie. Do zobaczonka, do następnego razu. Pa! Drodzy winopijcy, dogrywam dla was jeszcze taki krótki fragment, ponieważ postanowiliśmy z Tomkiem zrobić dogrywkę panelu degustacyjnego. Czyli te same wina, dokładnie w tej samej kolejności, dobrze schłodzone, zostały podane 5 niezależnym od nas panelistom z bardzo różnym backgroundem, z bardzo różnych środowisk. Zrobiliśmy to dlatego, że byłam bardzo ciekawa, czy te wina dokładnie tak samo zostaną przyjęte przez ludzi, którzy na co dzień nie robią takich paneli, nie degustują jednego wina obok drugiego, bo uważam, że co innego, czym innym jest po prostu wypicie kieliszek wina solo albo nawet degustacja wina u konkretnego producenta, a czym innym jednak jest w ciemno degustowanie wina obok siebie, kiedy nie wiemy, co to jest, nie znamy etykiet i jednak mamy szansę spróbować jednego wina zaraz obok drugiego. I teraz uwaga, tutun, tutun, ważna informacja, jakie są wyniki? To jest absolutnie fenomenalne i to jest absolutnie niewiarygodne. Wyniki są takie same. W sensie na pierwszym miejscu naszego niezależnego panelu jest znowu szampańska półka, gratulacje. Na drugim miejscu jest Gostart. I na trzecim miejscu, ja tak tutaj patrzę, bo mam tutaj kartkę z wynikami, każdy dostał kartkę i wpisywał swoje punkty, które następnie podliczaliśmy. I na trzecim miejscu jest Turnau, ex aequo z winnicą Miłosz, która oczywiście przez wszystkich była trochę inaczej oceniana, jako że to było wino różowe, więc bardzo różniło się od pozostałych. Mieliśmy bardzo duży problem z dwoma winami, w sensie my mieliśmy z Tomkiem, ale również mój niezależny panel degustatorów miał ten sam, słuchajcie, problem. I problemem było wino z winnicy Sanna, które wzbudziło totalne kontrowersje. Jednej osobie podobało się bardzo, inne osoby totalnie je skrytykowały i skreśliły. Wydaje mi się, że osoba, że jeżeli nam się to wino podoba, bo ono się może podobać, to nie jest tak, że ono się wam nie może podobać, ono się może podobać, ale jeżeli ono się nam podoba,
to na pewno nie w kategorii win robionych metodą tradycyjną. Jeżeli chodzi o winnicę Jakubów i o Michała Pajdosza, bardzo serdecznie go pozdrawiam. Powiedziałam mu, jakie są wyniki naszych dwóch paneli i miałam z nim absolutnie fenomenalną rozmowę. Uwielbiam winiarzy, z którymi można naprawdę porozmawiać o winie, naprawdę powiedzieć im, co uważamy, że jest dziwne, bądź też może problematyczne. Uwielbiam, kiedy winiarz na to naprawdę prowadzi ze mną rozmowę, mówi, dlaczego to zrobił, że może faktycznie mógłby inaczej, że widzi mój punkt widzenia, że faktycznie coś. Nie będę Wam zdradzać szczegółów, ale tak, to była bardzo, bardzo ciekawa rozmowa z Michałem i wciąż uważam, że Michał jest jednym z najlepszych winiarzy w Polsce. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, że nie podoba mi się jego pierwsze wino musujące robione metodą tradycyjną. Zdradzę Wam, że już próbowałam jego innego wina robionego metodą tradycyjną. Zdradzę Wam, że również już właśnie kilka dni temu próbowałam jego petnata, ale o tym na pewno będzie w innym odcinku. Także wciąż winnica Jakubów jest jedną z moich ulubionych winnic. Natomiast to konkretne wino w naszym podwójnym panelu wypadło bardzo słabo. Ale będzie lepiej, po prostu będzie lepiej. Mam nadzieję, że to też Wam coś pokazało, że te dwa panele w sumie wyłoniły tych samych zwycięzców. Jest to dla mnie absolutnie fascynujące. Fascynujące było patrzeć na degustujących, widzieć ich notatki, rozmawiać później o tych winach, a na końcu sprawdzić, że tak naprawdę nasze podniebienia aż tak bardzo się nie różnią. Także gratuluję zwycięzcom i do następnego razu. Pa!